Najlepszy film ostatnich 20 lat Polskich Nagród Filmowych Orły. Na scenę zapraszam pana Szymona Majewskiego, rzecznika prasowego Legalnej Kultury, żeby w skrócie opowiedział, jak to się stało, że ten tytuł został wybrany i ogłosił zwycięzcę. Dzień dobry państwu. Na początku mogli państwo zobaczyć filmik z powstawania statuetki, którą przygotował dla nas Sebastian Winkler. To jest student Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Zanim powiem, kto wygrał, kto zdobył tą statuetkę, chciałem powiedzieć, że Legalna Kultura zaangażowała się w ten plebiscyt, ponieważ uznaliśmy, że z jednej strony to jest świetna promocja polskiego filmu, ale z drugiej jest to też promocja legalnych źródeł. I musimy przyznać, że postęp w legalnych źródłach jest ogromny, dlatego że 15 filmów można było zobaczyć w trakcie trwania plebiscytu, można było zobaczyć legalnie w serwisach VOD. To jest sytuacja diametralnie różna od tej, która była 5 lat temu. Nie znaczy to, że wygraliśmy walkę z piractwem, bo równocześnie w 2016 roku Polacy wydali 900 milionów złotych w nielegalnych źródłach, więc ciągle jest się o co bić. W naszym plebiscycie trzy filmy właściwie walczyły o tą statuetkę i trzecie miejsce zajął film Wesele Wojciecha Smarzowskiego. Drugie miejsce to Bogowie Łukasza Palkowskiego, a statuetkę otrzyma Roman Polański za film Pianista. Orzeł 2003.